Euro 2012 trwa i mimo, że polskiej reprezentacji nie zobaczymy już na boisku i wszystkie mecze, które miały się odbyć w naszym mieście już za nami, to turystów w Poznaniu wciąż jest wielu. I tak będzie jeszcze do końca czerwca. Z najważniejszymi remontami zdążyliśmy na czas, ale to nie znaczy, że wszystko jest już zrobione. Od przyszłego miesiąca MPK na nowo zaczyna działać. W związku z tym, że będzie to okres wakacyjny, a co za tym idzie, pasażerów jest wtedy najmniej, rozpoczną się najważniejsze prace na torowiskach w naszym mieście. W weekend 7 i 8 lipca zostanie wymieniona zwrotnica zjazdowa na moście dworcowym i ruch tramwajowy w tych dniach na moście zostanie wstrzymany. Przez kolejne 2 tygodnie zamknięte zostanie rondo Kaponiera, między innymi z powodu wymiany szyn prostych i akcesoriów torowych. W tym czasie ulica Święty Marcin do ulicy Kościuszki będzie przejezdna. W dniach od 21 do 25 lipca na ulicy Roosevelta, Libelta i ulicy Poznańskiej wymieniane będą szyny łukowe. Kolejna duża zmiana to zamknięcie ulicy Głogowskiej do mostu dworcowego dla komunikacji tramwajowej. Wymiana szyn i zwrotnic rozpocznie się 22 lipca, a zakończy się 2 września. Więcej szczegółowych informacji dotyczących tych i innych zmian w organizacji ruchu tramwajowego można znaleźć na stronie www.mpk.poznań.pl.